Witajcie, witajcie kryptomaniacy. Dzisiaj przyglądamy się cenie Bitcoina, która po raz chyba trzeci czy czwarty w historii wychodzi poza te wstęgi logarytmiczne Bitcoina. Jak popatrzymy na wykres, nie było wiele takich sytuacji w historii Bitcoina. Zawsze się odbijał od tej dolnej, no a jeżeli był poza, to był tylko przez krótką chwilę. Co może sugerować, że raz jest niesamowita presja w dół, a to wiadomo, spowodowana przez Lunę, przez akcje, przez to, co Fed powiedział i wiele, wiele innych jak czynników, jak wojna, jak inflacja, wszystko się założyło na nic, znaczy na nic, na raz i wypchało tego Bitcoina poza, tak widzimy tutaj był COVID wypchał Bitcoina poza tą wstęgę i zazwyczaj długo nie siedzimy poza tą wstęgą. Jak zobaczycie, dzisiaj jesteśmy poza tą wstęgą. No to jest wykres tygodniowy, czyli jeżeli by się miała historia powtórzyć i ten rynek akcji tak naprawdę nie będzie miał już takiego długotrwałego wpływu na Bitcoina, to mamy nadzieję, że wyjdziemy z powrotem w tą wstęgę do środka. No życzymy tego sobie, Wam i całemu społeczeństwu krypto, zwłaszcza lunatykom, no których szkoda, bo projekt miał ambicje, miał zaufanie, no i po prostu zabrakło im czasu. Zabrakło im czasu, żeby tego Bitcoina wrzucić, wesprzeć te ich własne dolary. Trochę ich wina, bo powinni działać szybciej. Trochę zignorowali to, że akcje tak się sypią i wpływają na rynek krypto i tak go dołują. No ale już historia jest historią, nic nie zmienimy. Na szczęście Bitcoin odbił się od tych 25 dość szybko, co nic nie znaczy. Może coś znaczyć, może nic nie znaczyć. Najważniejsza jest ta wstęga, że no zazwyczaj nie jesteśmy poza wstęgą Bitcoina długo. Ale też nieczęsto mamy sytuację, gdzie właśnie no mamy takie, a nie inne środowisko w świecie, gdzie no zbliżamy się powoli do roku 2008, gdzie inflacja powoduje to, że bank centralny Fed w Stanach podnosi stopy procentowe, co sprawia, że kredyty są drogie i ludzie mogą być w takiej samej sytuacji jak w 2008 roku, że mogą nie być w stanie tych kredytów spłacać. Bitcoin miał to naprawić, ale Bitcoin postanowił działać z akcjami, korelować się z akcjami. No i tak naprawdę nikt nie wie, co się będzie działo. Dla nas jest to okazja, dla tych, co są poza rynkiem, jest to okazja. Zobaczymy. Czas pokaże. Pozdrawiam.